Witaj w bajkotece. Zapraszam cię na bajkę. Lew Leon odwiedza kontynenty. Pewnego rześkiego poranka mały Lew Leon z mapą w łapie postanowił odkryć skarb, który miał nauczyć go historii Europy. Jego pierwszym celem była Grecja, kolebka cywilizacji, gdzie czekały na niego nie tylko antyczne ruiny, ale i lekcje, które miały zmienić jego spojrzenie na świat. Wędrując po skalistych wzgórzach, Leon natknął się na starożytny amfiteatr. Tam, u jego stóp, siedziała mądra sowa, strażniczka historii. Witaj, Leonie, szukasz skarbu Europy? Skarb ten to nie złoto, ale wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, powiedziała sowa, spoglądając na zaintrygowanego lwa. Leon, pełen zaciekawienia, słuchał opowieści o demokracji, filozofii i wielkich wynalazcach, którzy kształtowali świat. Sowa opowiedziała mu o Sokratesie, który nauczał jak ważne jest zadawanie pytań, o Archimedesie i jego genialnych wynalazkach oraz o Aleksandrze Wielkim, który łączył narody swoimi podbojami. Każda historia była jak kolejny kamień w mozaice wiedzy, która rozświetlała drogę Leona. Europa uczy nas, że prawdziwy skarb to ciekawość. Z nowym zrozumieniem, że skarby to nie tylko przedmioty, ale lekcje, które niesiemy w sercu, Leon podziękował sobie i ruszył w dalszą drogę. Przed nim były jeszcze inne kontynenty, pełne tajemnic do odkrycia i historii do poznania. W tym momencie, z mapą i złotą monetą jako przewodnikami, Leon wiedział, że każdy kontynent nauczy go czegoś wyjątkowego. Ale przede wszystkim, że prawdziwa przygoda to ta, która rozwija ducha i umysł. Gdy Leon opuścił za sobą antyczne tereny Europy, jego serce i umysł były już bogatsze o wiedzę. Teraz jego kroki skierowały się ku Afryce, kontynentowi, z którego pochodził, ale którego tajemnice były dla niego jeszcze nieodkryte. Przed nim rozciągała się sawanna, pulsująca życiem i kolorami, jakich dotąd nie znał. Pierwszym przystankiem w tej części podróży były majestatyczne piramidy Egiptu. Leon, patrząc na te starożytne cuda, zastanawiał się jak to możliwe, że ludzie byli w stanie stworzyć coś tak monumentalnego bez dzisiejszych technologii. Wtedy z cienia piramidy wyszedł mądry wielbłąd, który zauważył zadumę młodego lwa. Wielkie dzieła zaczynają się od małych kroków Leonie. Te piramidy, podobnie jak wszystkie cuda świata, zostały zbudowane dzięki współpracy i wytrwałości, powiedział wielbłąd, pokazując Leonowi, że każdy wielki cel osiąga się przez cierpliwość i pracę zespołową. Następnie Leon przeniósł się w głąb Afryki, gdzie sawanna rozciągała się aż po horyzont. Tam, Spotkał stado życzliwych słoni, które opowiedziały mu o znaczeniu ochrony środowiska. Leon uczył się od nich, jak każdy gatunek ma swoje miejsce w ekosystemie i jak ważna jest harmonia z naturą. Słuchaj, Leonie, każde życie tutaj, od najmniejszego owada po największego słonia jest ważne. Wszyscy jesteśmy częścią jednej wielkiej rodziny, mówił starszy słoń, patrząc na rozległe równiny. Podczas tej afrykańskiej przygody, Leon nauczył się nie tylko o dzikiej przyrodzie, ale również o bogatej kulturze kontynentu, pełnej muzyki, tańca i opowieści. Każdy, kogo spotkał, dzielił się z nim fragmentem swojej historii, ucząc go, że różnorodność jest siłą, która łączy. Z nowym szacunkiem dla życia i jego różnorodności, Leon kontynuował swoją podróż, niosąc ze sobą przesłanie o ochronie przyrody i znaczeniu wspólnoty. Afryka, z jej nieskończoną mądrością, nauczyła go, że każdy ma swoje miejsce na tej ziemi i każdy może przyczynić się do jej ochrony. Po swoich przygodach w dżunglach Ameryki Południowej, Leon znalazł się w zupełnie innym świecie. Teraz jego droga prowadziła przez zimne i tajemnicze przestrzenie Antarktydy. Młody lew, otulony w ciepły szalik, podziwiał nieskończone płaszczyzny lodu, które rozciągały się aż po horyzont. Słońce ledwo przebijało się przez gęste chmury, rzucając blask na śnieżnobiałą krainę. Wędrując przez śnieg, Leon napotkał grupę misiów polarnych, które bawiły się wśród zaspy. Mimo swojej potężnej postury, były przyjazne i ciekawe świata. Leon, Początkowo nieco nieśmiały, szybko zaprzyjaźnił się z nowymi towarzyszami. Najstarszy z misiów o imieniu Bjorn stał się dla Leona przewodnikiem po arktycznej krainie. Bjorn opowiedział Leonowi o życiu w Arktyce, o wyzwaniach, z jakimi muszą mierzyć się mieszkańcy tej zimowej pustyni oraz o znaczeniu lodowców dla całego świata. Lody, które widzisz, Leonie, są jak zegar naszej planety. Kiedy topnieją, mówią nam, że coś jest nie tak, mówił Bjorn, patrząc na rozległe pola lodowe. Leon, słuchając opowieści Misia, zrozumiał, jak ważna jest ochrona tych odległych terenów. Misie polarne nauczyły go, że każdy ekosystem, nawet ten, zdawałoby się pusty i zimny, jest pełen życia i ma swoją niezastąpioną wartość. Pod koniec dnia, gdy słońce zaczęło się chować za horyzont, Leon pożegnał się z nowymi przyjaciółmi. Z sercem pełnym nowych marzeń i zadań, które przed nim stały, młody lew kontynuował swoją podróż. Podróż ta nauczyła go, że każde miejsce na ziemi, niezależnie od tego, jak odległe czy zimne by nie było, kryje w sobie piękno i tajemnicę, którą warto odkrywać i chronić. Po opuszczeniu mroźnej Antarktydy Leon wyruszył do Ameryki Północnej. Kontynentu pełnego kontrastów, od rozległych pustyń po bujne lasy. Był gotów odkrywać nowe technologie i innowacje, które uczyniły ten kontynent centrum postępu. Jego przygoda rozpoczęła się w Dolinie Krzemowej, gdzie Leon mógł zobaczyć, jak ludzka kreatywność i przedsiębiorczość mogą zmieniać świat. Spotkał tam wynalazcę, który opowiedział mu o historii komputera i internecie narzędziach, które połączyły ludzi z różnych zakątków świata. Innowacja nie polega tylko na tworzeniu nowych rzeczy, ale na wyobrażeniu sobie, jak mogą one poprawić nasze życie powiedział wynalazca. Następnie Leon odwiedził Park Narodowy Yellowstone, pierwszy park narodowy na świecie, aby zobaczyć jak Ameryka Północna dba o swoje naturalne piękno i dziedzictwo. Tam spotkał bizony amerykańskie i inne dzikie zwierzęta, które nauczyły go o znaczeniu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ochrona naszych zasobów naturalnych jest tak ważna, jak postęp technologiczny, mówił stary bizon, patrząc na gejzery i malownicze krajobrazy parku. Leon zrozumiał, że prawdziwy postęp to taki, który uwzględnia ochronę przyrody. Pod koniec rozdziału Leon stał na brzegu Wielkiego Kanionu, podziwiając jego majestat i piękno. Uświadomił sobie, że Ameryka Północna uczy równowagi między innowacją a tradycją, między postępem a ochroną natury. Był pod wrażeniem, jak kontynent ten łączy starożytną mądrość z nowoczesną technologią, dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Zainspirowany i pełen nowych pomysłów, Leon kontynuował swoją podróż, niosąc ze sobą przesłanie o znaczeniu innowacji i ochrony naszej planety. Ameryka Północna nauczyła go, że postęp i przyroda mogą współistnieć w harmonii, tworząc lepszy świat dla przyszłych pokoleń. Z głową pełną myśli o równowadze między postępem a naturą, Leon skierował swoje kroki ku Ameryce Południowej, kontynentowi, gdzie tętni życie w każdym zakątku bujnych lasów deszczowych. Był gotowy zgłębiać tajemnice, które kryją się w sercu zielonego lądu. Jego przygoda rozpoczęła się w Amazonii, największym lesie deszczowym świata, który jest domem dla milionów gatunków roślin i zwierząt. Tutaj, wśród gęstej zieleni i wspaniałych rzek, Leon spotkał Jaguara, strażnika lasu, który opowiedział mu o znaczeniu Amazonii dla zdrowia naszej planety. Lasy deszczowe są płucami ziemi, filtrują powietrze i dostarczają tlen, którym oddychamy, mówił Jaguar. Podczas wędrówki przez las, Leon zobaczył niezwykłe rośliny i zwierzęta, które nie występują nigdzie indziej na świecie. Nauczył się, jak ważna jest ochrona tych unikalnych ekosystemów przed zagrożeniami, takimi jak wycinka drzew i zmiany klimatu. Jaguar pokazał mu także, jak rdzenne społeczności żyją w harmonii z przyrodą, czerpiąc z niej to, co potrzebne do życia, nie niszcząc jej równowagi. Następnie Leon udał się do Andów, gdzie zdumiewały go majestatyczne szczyty i bogactwo kultury. Spotkał tam inkaskiego przewodnika duchowego, który nauczył go o starożytnych wierzeniach i szacunku dla Matki Ziemi, Pachamamy. Wszystko w przyrodzie jest połączone. Gdy szanujemy Ziemię, ona odwzajemnia naszą troskę, mówił przewodnik, wskazując na tarasy uprawne, które od wieków są używane w zgodzie z naturą. Pod koniec rozdziału, stojąc na brzegu jeziora Titicaca, Leon zrozumiał, że Ameryka Południowa to miejsce, gdzie przeszłość i teraźniejszość łączą się w jedność, ucząc nas, jak żyć w harmonii z przyrodą. Kontynent ten pokazał mu, że ochrona środowiska i szacunek dla różnorodności biologicznej są kluczowe dla przetrwania naszego świata. Z sercem, Pełnym nadziei na przyszłość, w której ludzkość żyje w zgodzie z naturą, Leon kontynuował swoją podróż, mając w pamięci lekcje, których nauczył się w Amazonii i Andach. Ameryka Południowa nauczyła go, że prawdziwa mądrość leży w zrozumieniu i ochronie naszej planety. Po opuszczeniu bujnych lasów Ameryki Południowej, Leon znalazł się w Azji, kontynencie, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a starożytne świątynie sąsiadują z zatłoczonymi metropoliami. Azja, z jej bogatą historią i kulturą, obiecywała nowe lekcje i odkrycia. Przybywając do Chin, Leon został oczarowany Wielkim Murem, symbolem wytrwałości i inżynierskiego geniuszu. Spotkał tam Smoka, Strażnika Historii, który opowiedział mu o dawnych dynastiach. Następnie Leon udał się do Indii, gdzie nauczył się o różnorodności religijnej i znaczeniu medytacji. Wizyta w Taj Mahal uświadomiła mu, jak miłość i piękno mogą być uwiecznione w kamieniu. Spotkał tam jogina, który nauczył go o znaczeniu wewnętrznego spokoju i balansu. Prawdziwa siła tkwi w spokoju umysłu, mówił jogin, pokazując Leonowi podstawy medytacji. Przemierzając kontynent, Leon zobaczył też jak Azja radzi sobie z wyzwaniami nowoczesności, od rosnących miast do ochrony środowiska. Uświadomił sobie, że postęp nie musi oznaczać utraty tożsamości, a tradycja może iść w parze z innowacją. Ostatnim przystankiem w podróży Leona była Australia i rozległe oceany oceani, miejsca, gdzie dzika przyroda i starożytne kultury tworzą unikalną mozaikę życia. Leon, pełen podziwu dla nowych krajobrazów, był gotów odkrywać sekrety, które skrywa ten odległy kontynent. W Australii spotkał kangura, który oprowadził go po rozległych pustyniach i bujnych lasach deszczowych. Kangur opowiedział mu o Aborygenach, pierwszych mieszkańcach kontynentu, ich sztuce, Muzyce i głębokiej więzi z Ziemią. Żyjemy w harmonii z naturą, słuchając tego, co ma nam do powiedzenia, mówił kangur, skacząc przez czerwone piaski. Wkraczając w świat oceanii, Leon odkrył bogactwo wyspiarskich kultur, od majestatycznych Maorysów Nowej Zelandii po malownicze wyspy Pacyfiku. Nauczył się o ważności oceanów dla życia na ziemi, i o tradycyjnych sposobach nawigacji po gwiazdach, które łączą mieszkańców Oceanii z ich przodkami. Podróżując po Australii i Oceanii, Leon zrozumiał, że choć każdy kontynent ma swoją unikalną tożsamość i lekcje do przekazania, wszystkie łączy wspólna troska o przyszłość naszej planety. Australia i Oceania nauczyły go, że szacunek dla Ziemi i jej tradycji jest fundamentem, na którym można budować lepszą przyszłość. Z sercem pełnym nowych wiedzy i doświadczeń, Leon zakończył swoją podróż po siedmiu kontynentach, wiedząc, że prawdziwa przygoda leży nie tylko w odkrywaniu nowych miejsc, ale także w uczeniu się od nich i dzieleniu tej wiedzy z innymi. Mam nadzieję, że bajka ci się podobała. Do zobaczenia kolejnym razem na Bajkotece!